Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam w kolejnych plecaczkach. Ty, ja grałem tą kobitką? No grałem, dobra, jak już ją widzę, to wiem, że grałem. Dzisiaj panią rangerką, która nadal ma beznadziejne stroje i mam nadzieję, że dostanie nowe. Ciekawy pomysł na build jeden z was mi dał. Otóż Excalibur na ananasy plus Thornwhip. Czy to zadziała? Nie wiem, ale jako, że widzę świnie za dwa, to już jestem bardziej zadowolony. No to co, jak lecimy na ciernie, ja bym nie robił raczej z tego łuku na ciernie, ale z Uden-Baklera te tarcze na ciernie już tak. Więc raczej w tę stronę pójdę. 3 golda mi tu zostaje, dosyć dużo, nie? Czy nie chciałbym czegoś kupić za 2? No dużo mi golda zostaje, ale z drugiej strony mamy dosyć mocną też tutaj... Dosyć mocny początek. Czekaj. 2 HP, no. Może zrobić różnicę. O dobra, no to z Leather Armorem na starcie to się nie da wygrać przecież. Ja pierniczę, ile to ma HP? No nie, no może ja będę miał farta do tarczy i będzie on nie trafiał. Albo zmniejszał obrażenia otrzymywane od tarczy. 0, dobra. No ale tutaj już fatigue wchodzi, więc 1 HP. Kurde, balans, no, ale syf. Dobra, czy ja będę szedł na banana w takim wypadku? Tak, 1 banan będzie mi potrzebny minimum, jeżeli nawet nie 2 na tym buildzie. Rolujemy. Mamy Wall Rastaska, mamy Fanny Pack, mamy na przecenie Blueberry. I to jest też item, który jest mi potrzebny. Co bije więcej? Ty bijesz więcej, więc zróbmy tu tak. Opłaca mi się przyspieszać w ogóle jakiekolwiek bronie tutaj? Nie no, jak mam banana, to chyba ta. To chyba ta. Wydaje mi się nie najgłupsze to, dobra. Kamulec leci, to na razie i tak nic nie zrobi, ale kupić trzeba. Czosnku raczej kupować nie będę. Patelni tu szukam, bo chyba jeszcze żadnej nie miałem. No i tyle, lecimy dalej. No, przyspieszam te łuki, mamy banana, na początku to i tak, to trzeba bursta zasadzić i tyle. Go! 4 HP więcej na starcie. O Jezus, co to są za mocne buildy, ty no, szmury. Ej, bez kitu w drugiej rundzie mieć młota i 2 grzyby. Kurde, balans. Ale to naprawdę, jakie rzadkie itemy. Nie chcę Skull Badge'a. Nie chcę. Co 2 sekundy na losowy debuff. To jest dobre. No ale co ja tak naprawdę mogę dostać na tej klasie? Klasowych itemów nie dostanę. Unikatowe itemy sklepowe. To się widzę niczym nie różni. Po co jest to? Potki mogę lepsze robić. No nic nie dostanę nią, no. Totalnie bez sensu jest ten badge. Sam z siebie nie jest zły, no bo mówię, daje tego debuffa co 2,2 sekundy. To można przyspieszyć jeszcze dosyć mocno. Ale nie za 5. Jeszcze nie, dlatego że to mi może pojawić dodatkowe itemy i zabrać szansę na pojawienie tych, które ja naprawdę chcę zobaczyć. Tak, więc rolujemy to. Jest patelnia, świetnie, w końcu. No i ona zostaje, a te bronie są na sel. Drugi banan wydaje mi się, że jak najbardziej. Na razie czosnek też kupię. To też kupię. O Jezu, przepraszam. Sloty dodatkowe, super. Fanny Packa postawię może tak. Może zrobię tak. No i wokół jakoś tam się coś poukłada. Co ja tu bym chciał przyspieszyć? Może to. I może to. Dobra, bez różnicy to jest tak naprawdę postawione. Slotów więcej nie mam. Całkiem spoko. Czekamy teraz na Legendary Item, czyli zmienienie tej patelni na patelnię Excaliburową. No i po drodze jeszcze oczywiście ananasy i blueberry i mana orby i... ta broń co bije cierniami. Mike nas, no w końcu tu lepiej idzie, Boże, no tamte rundy naprawdę były fatalne, te 2 pierwsze. Mimo że miałem dobry plecak, ale naprawdę ci przeciwnicy, powiem wam, że Też potężni, bym powiedział. Kolejny Fanny Pack. No to zmieniamy teraz to. No. Więcej tego nie zmieszczę. Świnia tu, to tu. Kolejny banan. Za dwójkę to wezmę, ale no trochę przesada. Nie zmieszczę go. A zamiast świni mógłbym go zmieścić. No nie, no nie ma sensu. No kolejnego banana. Włożę tu, jak będę miał sloty. Jest na przecenie, więc mnie nic nie kosztował praktycznie, bo mogę go sprzedać za ten sam koszt, nie? Ziomek ma 3 bronie, więc całkiem niezła tarcza u nas, bo i staminę mu całą zabierze, i zdejmie ładnie obrażenia, i on sobie sam będzie te obrażenia zadawał. Bardzo dobrym pomysłem był ten Spike Shield tutaj na starcie, powiem wam. Ale jestem salty za te dwie pierwsze wygrane, no. Dajcie mi chwilę, mam katar. Dobra, jestem. No i jest pierwszy ananas, o to chodzi, o to chodzi. Jest pierwszy mana orb, też świetnie. Tego nie ma co brać, ananasa fajnie byłoby zmieścić, ale no tutaj może być z tym mały problem. Ja bym na razie może wymienił czosnek na ananasa. No i tyle. I roluję tutaj, bo jest jeszcze szansa mała na dobre itemy, a ja chcę mieć słabe itemy. To i tak będę miał lak z Blueberry, więc mam to w dupie. Raczej nie kupuję Lucky Clovera, blokuję Potion Belta, bo dużo dosyć slotów mi tutaj da. No i spoko, no, kolejna runda. Czekamy nadal na tą potkę i jest nieźle. O Jezu, ty masz lepszy build od mojego. Ale nie masz ananasa. A na tych cierniach my obaj będziemy mieli bardzo mały damage. Ale on będzie sobie obrażenia zadawał również sobie. Ile to bije? 10, 9, 10. Każdy damage zadany mi przez jego patelnię zadaje też sobie. Ale idziemy łeb w łeb, ale ja byłem... Tyle byłem lepszy. Nie ma mocnych na mnie. Co to jest? I czemu to mi się trafia, jak robię build, który nie ma totalnie sensu na to? Zadaję zwiększone obrażenia za każde przyspieszenie. Ma szansę na zablokowanie debuffów za każdy punkt szczęścia. Początek walki, dostań, przyspieszenie i magię i lag za każdy magic item. Boże, to mega dużo bije, to ma 8 DPS-a. To więcej będzie biła jak ta patelnia w tym momencie. Bez kitu. Nie wiem, wziąć to i używać zamiast patelni przez pierwsze parę rund? No to bije jakiś chory damage w ogóle. Ale to 6 golda mnie to będzie kosztowało, bo potem będę to musiał sprzedać, nie? Staminy też to bierze całkiem sporo. Kurde, ale ile to bije, ty! No dawaj to, bo to bije jakiś chory damage w ogóle. Slotów też trochę zajmuje, ale no naprawdę ten damage jest absurdalny wręcz, bym powiedział. Jak na tak tani item, tak szybko w grze. To zostaje. To jest na obu Fanny Packach. Dostajemy przyspieszenie i szczęście za magic item. Tu ciernie przyspieszamy, tutaj czosnek przyspieszamy. Staminowo wyrobimy. To jest magic item? Nie jest, to patrz. Serio to nie jest magic item. Regen. O kurde, jeszcze mam świnie. Dobra, staminowo to jest 0,9. To na jednym bananie raczej to wystarczy. Dwie patelnie, znaczy dwie świnie. Blokuje Potion Belta, no i w kolejnej rundzie, jak już się trafi do kupienia ta potka na zmienienie patelni w Excalibura, to już to biorę, nie? Dużo cierni będę miał, a to duży problem dla tego przeciwnika. 40 kryt, co to jest? Duży problem dla mnie z tym przeciwnikiem, bo on sobie te ciernie zamienia na nieograniczoną ilość przyspieszenia. A jak nie walnę kryta, to przegrywam. O, idealnie. Na sam koniec, o to chodzi. Potion Belcik razy 2 i po prostu sloty z tego. Spoko, ale roluję teraz. Już duża szansa na legendary item. Ja chcę go już jak najszybciej mieć. Sloty, ale roluję nadal. Trochę tutaj duże wydatki, ale no naprawdę trzeba to dorwać. Jest Thornwhip też, więc w kolejnej rundzie chyba już zmieniamy nasz build tutaj. Ja jestem ciekaw, czy dam radę kolejną patelnię uciągnąć. No bo tak, co 5 sekund generuj 3 staminy. No nie dam rady patelni uciągnąć. Definitywnie nie dam rady. To jest totalnie bez sensu item. Tego nie zmieszczę. Albo i zmieszczę. No dobra, no zostaje to tak jak jest. Na razie. Kolejna runda. Dancing Dragon nadal bije więcej raczej. Chociaż może. Plus 1 damage za każde jedzenie. Ile to ma slotów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli to by miało damage od 10 do 11. O nie, no na cooldownie takim 2 i 2 to na pewno nie będzie miało takiego DPS-u jak to. No dobra, zostajemy z tym. Kolejna runda. Fancy Fencing Dag. Rapier znaczy się. No nie, to tutaj chyba przegrywamy. Rapierek bije bardzo duży damage. I widzę, że jeszcze ma farta do kryta, ale ja mam jeszcze większego. What the fuck? On ma 50 na kryta, ja mam 16, lol. Ale fart głupi ze mnie. No i Pathfinder. No tak. No tak. No przecież Pathfinder na buildzie na ciernie, nie? Dobra. Do widzenia panu. On podpala tego, to też śmieszne. Spotka! Niestety nie. Acorn Collar byłby dobry. Już teraz, czy potem? No chyba już teraz. Bo ja mogę mieć tu problemy DPS-owe tak zwane. No i dobra, łóżmy to inaczej. To zostaje w rogu jak było. Najważniejszy w tym momencie jest do przyspieszania Thornwhip. 1 staminy to bierze to 0,9. O kurde, będzie ciężko, powiem wam. Będzie naprawdę ciężko, bo no nie trafił się zbyt dobry build pod to, co chciałem iść. No nie jest najlepiej ogólnie, nie jest najlepiej. Nawet bym powiedział, że jest słabo. Mana Orb tutaj to w ogóle na nic jest nieprzydatne. Dobra, ułożę to jakoś i widzę się z wami za chwilę. ZW. No, powiem wam, nie było łatwo, ale coś tu ułożyłem. Nawet punktu szczęścia nie mam na starcie, więc nie wiem, czy cokolwiek da ten Acorn Collar. Może bym tutaj zamiast tego Regena to dał, bo te 5 nakryta powiem wam, że może zrobię giga różnicę. A 2 Regena to mi tam do dupy jest przydatne. Ja bym to nawet wyrzucił, teraz nie reroluję, no w kolejnej rundzie większa szansa na te legendary itemy. W kolejnej rundzie albo się trafi potka na zrobienie Excalibura, albo raczej przegrywam. No tutaj nie ma chyba innej opcji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 3 banany to już jest naprawdę wystarczająco. Drugie blueberry, drugi pineapple i coś może z tego nawet będzie. Kolejna runda. Obie bronie mam, bo no muszę mieć. Staminowo będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko staminowo. No ale te 3 banany coś tam pomagać będą. Ja mam też problem taki, że mam za mały limit staminy. Jak sami zresztą widzicie. I czasami sobie dokładam tę staminę niepotrzebnie ponad limit. Ej, bardzo dobrze poszło, ale Boże. Tego builda się boję w kolejnej turze, nie? Co tu się odwaliło? Jak on w jedną turę po zdobyciu Dragon Nesta kupił 3 jaja, to ja nie wiem skąd pieniądze na to miał. To kupię, bo jest większa szansa, że dostanę potkę. Rolujemy. No nie. No Mana Orb, kurde, trzeba kupić. Potka jest za 6. Albo mam ostatnią szansę, no mam ostatnią szansę na rola, kurde. Ale fatalne sklepy. Ja pierniczę, ale syf, no, no bardzo źle jest, powiem wam. Ten Heroic Potion. Ani ananas, ani blueberry, a o kurde, no beznadzieja. Beznadzieja. Stamina Saka zablokować? Nie wiem, no na razie nie blokuje nic, żeby tutaj jak największa szansa na potkę była. No ale jest ciężko. Bardzo mocne przyspieszenie tutaj typ będzie miał. Ale powiem wam, że jeżeli będziemy mieli szczęście z tarczą i będziemy blokować jego staminę tutaj, to on nie będzie miał staminy na atak. No dobra, no nie no, bez przesady, aż tak mu nie będę tego blokował, no niestety. Dostanę. No jest blueberry. Wow. Ale super build. Cieszę się, że go zrobiłem. Ty, no co jest grane, no? Ile można? Jak nie fart? Od początku gry! Ale syf! Ale giga syf. No jak było źle, to jest jeszcze gorzej. I będzie coraz gorzej. To jest naprawdę słabo, powiem wam. Mam 3 HP, no nie jestem w stanie tego wygrać, no po prostu. Dzisiejszy Heroic Potion to jest Invisibility Potion, bo się nie trafia i nie widać tego. Na buildy, tak jak mówiłem, od samego początku trafiam naprawdę mocne. Więc no tu nie mam szans na pół buildzie, nie? Z nimi. Gdzie najważniejszą częścią tego buildu jest właśnie ta potka. No chciałbym kupować rzeczy, ale no... No tak jeszcze nie było, no chyba zrobię pauzę i się porzucam mięsem trochę przed tym monitorem, bo to jest już absurd! Się zaraz odpalę! Co tu ja mam mieć w ogóle? 40 roli muszę zrobić na jedną potkę, halo! Jakie gówno, ty! Świnie mam sprzedać na rola, no nie wiem, no cokolwiek. Tragedia. Świnie wyjmuję na razie, bo nie dam sobie rady. Muszę mieć tego ananasa, jeżeli jakakolwiek jest szansa na wygraną. Przeciwnik, kto ma 10 sztyletów nieulepszonych, to jest jedyna moja szansa na wygraną w tym momencie. Ziomek ma 4 bronie. Staminowo nie wytrzymasz. Będzie nakładał na mnie mnóstwo debuffów. Ale czy sobie zada więcej obrażeń? No tak, bo jest idiotą. Ja to wygrałem tylko dlatego, że grałem na debilny build. Czy ten przedmiot istnieje tu w ogóle? Przecież to jest niemożliwe, no to jest jakiś absurd. Ale żałuję, że nie nagrywam tego na drugi kanał, bo już bym się tutaj odpalał. Nie istnieje ta potka. Chciałem, widzowie, zrobić ten build, ale nie wiedziałem, że w najnowszych patchnotach usunęli ten przedmiot z rotacji. I go nie ma. Nie ma, rozumiesz? Nie ma. Okej. Okej. Co za bzdura, ty no. No czegoś takiego jeszcze nie... Ja zrobię drugi raz ten build. Ja teraz zaczynam na nowo grę i robię drugi raz ten build, bo oszaleję, jak go nie zrobię. No i co ty? Jak mi się teraz trafi, to już będzie takie fuck you dla mnie, że to jest kosmos. To jest. Ty jesteś. O. Ja nie komentuję dzisiaj tego odcinka, ja nie komentuję go. Jakimś cudem weźmy uwalnić 5 krytów z rzędu. Niemożliwe, no. No przecież to jest... Build ogólnie jest dobry, ale ten sklep to przecież to jest... Ja nie wiem, no. Jeszcze raz to gram. Bo nie wytrzymię po prostu z tym. Młot, kurde, pierwszy sklep dobry nawet. Dawaj to i robimy... to. Leather Armor na wygranie pierwszych rund? Raczej nie. Dobra, kamień. Świnie wszystkie kupuję, jak jest młot na przecenie, póki go nie zmienię, to każdą świnię rozbijam i jazda. Ghost of a Smile, to jest na mojej twarzy po tamtym podejściu, bo już mi się nigdy uśmiech na twarzy nie pojawi przecież po tym. Chciałem powiedzieć nie zmisuj, bo przegram to. No dobra, jest patelnia, jest bananik. No, mogłem zacząć od Leather Baga, nie od patelni. Nie wiem po co inaczej to zacząłem. Kurde, no sloty są, ale zmieścić to nie będzie łatwo. Dobra, dam radę. Jest ok. Kolejna runda. No i jak zawsze świnie się trafiają, no teraz jak mam młot, to się nie będą trafiały. Ale jestem ty, no dawno nie byłem tak poddenerwowany jak dzisiaj, przecież ten sklep to był koszmar, koszmar. Woohoo! Tak się będę cieszył, jak zrobię tego builda działającego. Dobra, jest świnia i pieniądze robi, o to chodzi, okej, mana orbik, jak najbardziej, kamulec na rzucanie w ludzi. No i tyle. Boże, ile dam radę cisnąć na samym młocie. Jakiś sztylet na przecenie bym kupił normalnie tylko, żeby bił. No bo tutaj ten 5 DPS to dupy nie urywa. Już teraz przegrywam raczej. No definitywnie nawet bym powiedział. Krycior. 2 razy chyba musiałby wejść. Te ciernie też tu dużo nie dawałem mimo przeciwnika, który miał całkiem dużo broni. Kurde, no Thornwhip to... Takie, wszystkie te itemy, które chcę, dostałem już na starcie. Tylko nie dostałem nic pod patelnię. Więcej bananów, więcej... No czegokolwiek tak naprawdę. No i tutaj mogłyby być kamienie, bo mogą zakrytować. No nie wiem, w kolejnej rundzie raczej wymieniam młot na Thornwhipa, bo się wydaje lepszy Thornwhip. Chyba że dostanę jeszcze jedną świnię, no to wtedy... Jeszcze zostaniemy jedną rundę z tym młotem, świnie się wysadzi i może coś z tego wyjdzie. No z tym typem nie mam szans. Chyba że tu ciernie coś mi pomogą. A stan albo krycior? No nie bis! Nie bis! Ale nie, Bart, ile ty masz na bisa? 20%, to akurat dużo. Dobra, kolejny banan, to dobrze. Fanny Pack jak najbardziej. Ty no, sztylet na za 2. Może byśmy polecieli na sztylet plus ten młot. 2 banany? Chyba lepsze to nadal jest. A sztylet sprzedamy za tę samą cenę, nie? No tak samo jak banany. Znaczy jak młot. Roluje nadal tutaj. Blueberry, super. No mamy już jedną blueberry, banany, tylko ta potka ciekawe czy się trafi w tym podejściu, nie? To jest najważniejsze. I tak naprawdę sztylet to mógłby być w tym... tutaj. Żeby też miał szansę na kryta. Spieszam też młot na 2 bananach. No, trochę ryzykownie, ale... No, jak pierwszy berścik wejdzie, to potem... Jeden pies chyba, nie? Dobra, zostawiamy Blueberry. Kolejna runda. Ananasa też żadnego na razie. Kurde, no ciężko zrobić ten build, powiem wam. Miss tutaj często widzę, niestety. I znowu mamy problem taki, że banany dają na tyle dużo staminy, że ja mam za mały limit tej staminy. One dają ponad limit to. No dobra, tutaj chyba fatigue damage wejdzie, to wygrywamy. Chociaż było w miarę blisko już. Stamina sak na sloty. Spokoj, zostaje jeszcze jedną rundę i teraz świnia. Nie, ale jest heroic potion. Dobra, od razu robię. Banan. No też, 3 banany. Na razie nie mam nic za bardzo warzyw pod to, więc... Bez kitu, cokolwiek. Thornwhip też na razie w tym buildzie. Musi być. Gdzie ja to zmieszczę? No to nie ma sensu. Dobra, sztylecie się mieści, to jeszcze zwiększone obrażenia ma, to dajemy tu, to byle gdzie. Jest Thornwhip, jest patelnia ulepszona na wszystkich warzywach jakie mam. Kolejny banan. No i tyle, no, zobaczymy co wyjdzie z tego Excalibura. Ananasy jeszcze jakieś teraz. I nawet coś może będzie. O, ziomek co mi zdejmuje pufy, super. Super! Jest super! Ale dzisiaj mam już po prostu, nie wiem, szał mnie ogarnia. To co się odwalało w tym sklepie to do końca dnia będę wypominał. A ja bym sobie poszedł na piłkę i tak ją kopnął udając, że to ten czerwony frajer w rogu. Dobra, jest Excaliburek. Sprzedajesz sztylet, no bo to jest bez sensu. Kolejny banan, Acorn Collar. Kupię na razie to, bo trzeba damage zwiększyć. No i jak z przyspieszeniem tutaj? Chyba tak naprawdę mógłbym przyspieszyć i Excalibura i Thornwhipa mi się wydaje. Na razie, bo i tak nie mamy slotów tutaj więcej. Staminowo powinniśmy tutaj nawet nieźle sobie dać radę. Ciach, 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 ciach. No ale slotowo jest już gorzej. To jest bardzo dobre ustawienie na sloty, ale te banany są trochę denerwujące, bo zajmują mega dużo miejsca. A ja mam jeszcze bardzo fajny... O kurde, to jest lepsze miejsce na Acorn Collara, a tutaj może bym ustawił... To jest kurde dupa. Z jakimś ładnym ustawieniem. Albo i nie. To zostaje tu, to się odpala na... No i się tutaj nie odpala już na Thornwhipie. I to mi się nie podoba. To lepsze byłoby to tu jednak. Acorn Collar może być u dołu. Tu mamy dodatkowe miejsce. Okej. Okej, okej. No ale ten banan musi wejść, bo staminowo tutaj nie wyrobię. To na razie chyba wejdzie za czosnek. Nigdzie tego nie zmieszczę, mamy 1 slot wolny. Na razie tak, roluję od razu, póki są... O, na przecenie, to się nie spodziewałem. No to super, dobra. To tu można dać czosnek. Tego banana jakoś można byłoby inaczej, może tu. Dobra, coś tu zaraz, ZW. Dobra, to obróciłem, nadal mamy Acorn Collary na obie bronie. Mamy Mana Orban najlepiej chyba ustawionego możliwie, bo jest i na tarczy, która się często odpala. Na najczęściej odpalającym się, no dobra, Blueberry jest częściej, ale tam nie ma tragedii. No i na obu broniach, więc z maną będzie całkiem nieźle. Jest tylko 1 Blueberry, to jest trochę problem. Jest tylko 1 staminasak, to też jest trochę problem. Ale nie ma tragedii ogólnie. Nie ma żadnego ananasa. I to jest chyba największy problem na razie tego builda. Bo tu by dużo to zmieniło. No i liczę, że rzeczywiście ten ananasik się jednak tutaj niedługo trafi. Dobra, zaraz się odpala Excalibur, 1 raz, jedyny. No i dobra, 26 kryt tutaj. Nie ma tragedii. Pathfinder oczywiście na ciernie. Kolejny Mana Orb, jak najbardziej. Sloty na przecenie, świetnie. Świnia teraz to nie za bardzo. Ananas. Jest! No nie wierzę, nawet się trafił ananas. To dla nas kwitnie ananas w tym podejściu. I kolejny Mana Orb, ty, też dobrze. No dobra. Nie mam zbyt dobrego miejsca, żeby to wrzucić. Mana Orb. ten drugi mana orb też nie za bardzo jest gdzie. No chyba tu, bez kitu. Na razie i tak nie ma więcej warzyw, więc to jest dobre miejsce, potem to zmienimy na pewno. Tylko ten Poison Ivy mnie zastanawia. Chyba nie ma zbyt bardzo dobrego miejsca na założenie go. Tutaj 3 to chyba maks jaki mogę osiągnąć. No 3 to na razie maks. Tak więc to leci tu, to zostaje oczywiście jak było. Dodatkowy stamina sack jakby się trafił, to już byłoby super, ale w kolejnej rundzie już jest pineapple, więc to jest najważniejsza rzecz jaka się zmieni w tym buildzie. Będziemy mieli generację cierni, więc ten Thornwhip coś tam już będzie bił. No i mówię, stamina sack kolejny tylko po to, żeby był limit staminy wyższy. Na te banany, które te staminy nam dają. I będzie ok. No i blueberry jeszcze jedno, minimum. Okej, tu już idzie całkiem nieźle. A ziomek ma Bladthorna niby. Co to masz Bladthorna? Co? Na Poison Ivy, które nic nie nakładasz cierni tutaj w tym buildzie. Dobra, grałem na debila, więc nie ma co jak za bardzo się cieszyć z wygranej, no. To jak bić się, nie wiem, z przeciwnikiem, ale wybrać go z placu zabaw, nie? Mała satysfakcja z wygranej. Dobra, co tu przyspieszamy? Co tu dajemy? Jak tu ułożyć ananasa? Tu lewa góra widzę, że bardzo dużo jest miejsca do ułożenia. To mogło być tu, to mogłoby być tu. I już mamy dobrze ułożone wszystko. Nie widzę sensu tego zmieniać. Ej, ale teraz garlic nie ulepsza Excalibura i się nie odpala. No nie zwróciłem uwagi. A, no to teraz się odpala. No to lepsze jest. Bez kitu. Dobra. Wszystkie warzywka są, sloty na kolejne są, kolejny mana orb, kolejny acorn collar. Jakieś przyspieszenie na Excalibura by się przydało, za rzadko bije ta broń. Ziomek ma 2 drakonie korby, szybko i dosyć mocne na mnie, bo... No cierni będę zakładał mniej niż on mi będzie ich zbijał, więc... Chociaż nie, no jednak zakładam ich więcej. Już chciałem powiedzieć, że w miarę niezła na nas kontra, ale... Jednak zakładamy tego nadal więcej. To już chyba maksymalny mana orb, wątpię, żebym tego więcej dawał. Fanny Packami będę tutaj przyspieszał chyba Excalibura najbardziej jak się da, bo no trzeba. Ciernie kolejne. Znaczy kryt. No kryt bardziej na Thornwhipa. Nie oszukujmy się. Na Thornwhipa potrzebujemy krytów. Excalibur bije swoje, nawet dużo, ale on będzie w przyszłości bił zdecydowanie więcej. No nie mam miejsca na tego mana orba. Może tutaj... O, no i to nie jest złe miejsce, dobra. Fanny Pack zostaje, lecimy kolejną rundę. Go. Nie jest źle na razie. I na razie też mam o tyle farta, że trafiam cały czas na buildy, które jako tako się opierają na broni. Więc te ciernie bardzo dużo mi dają. Dobra, i pod koniec takiej walki to już bije 10 DPS-u, to nadal bije więcej. Czyli kryt nadal się opłaca bardziej na Excaliburze, co ciekawe. Wolf Badge jest dobry do kupienia tylko po to, że wchodzimy na Battle Rage'a. Oczywiście. No już kolejny banan nie ma sensu. No za trójkę to bardzo fajny jest stamina sack, ale no nadal na jednym ananasie i jednym blueberry to nie jest najlepszy build na Excalibura, jak chciałem mieć, nie? Itemy się aktywują ileś tam procent szybciej. No nie będzie już na tym. No bo na czym innym. Przyspieszenie. Trzeba przyspieszyć bardziej Excalibura, definitywnie, żeby on się częściej odpalał po prostu. I będzie spoko. 4 itemy na Poison Ivy. Oponent ma 18 trucizny, czyli 9 spajków muszę nałożyć na siebie. To wcale nie jest dużo. No tyle. Kolejna runda, ja nadal roluję, bo tu już mamy praktycznie maksymalne szanse na wszystko. Za dużo, już trzyma na orby totalny limit. Chyba, że... Dokupię... Te 2 itemy. Z staminy to bierze tyle co nic. Ej, bez kitu, nie? No Mana Firsta można zrobić. Za całe pieniądze kolejnej rundy Mana Firsta kupujemy. Potem jednak, no naprawdę, te ananasy fajnie jakby jednak się zaczęły trafiać. I blueberry, bo... trochę bez tego kiepsko. Mamy szansę na zdjęcie z siebie samych spajków, podczas gdy bijemy przeciwnika. Taki ma ciekawy build. No tutaj chyba przegramy to, chyba że tych spajków jednak dam radę nałożyć więcej. No już teraz tej many generujemy bardzo dużo, więc co drugie, max co trzecie użycie Excalibura się to odpala wszystko. Truta tu też bije tak ogólnie. No i ten zwiększony damage sam robi robotę. Excalibur nadal bije zdecydowanie najwięcej, to na nim powinien być kryt. Ale już nie będę tego zmieniał, bo mi się nie chce. Dobra, no i robimy Hungry Blade'a i tyle, no. Znaczy Mana Firsta, wiadomo, nie? Dobra, blokuję Leather Baga. Kolejna runda, no i mówię. Ananasik kolejny. Blueberry kolejne. I jest Bayabongo. No i Mana Firsta też do plecaka trzeba będzie włożyć. Tutaj totalne przebudówkę kosmiczną trzeba będzie zrobić tego. No, że z tym kolegą wygrałem, to jestem w szoku. 18 truty tylko nałożyłem jakimś cudem. On sobie zdejmował strasznie dużo truty. Jeden mniej od tego, żeby otrzymał więcej obrażeń, więc i tak, że dałem z nim radę, to nieźle. Forging Hammer. Ciekawy, ale Bekas mi się wydaje być ciekawszy na pewno na ten moment. No zdecydowanie ciekawszy. Jego też zablokuję, bo z niego może coś zrobię. Jakie są itemy fajne do zrobienia? Berserkera. Dragon Scale Armor jest dobry. Nie ma nic dobrego do zrobienia nim. Bastard Blade'a tu robisz albo Dragon Scale Armora, czy Whipa. Te trzy itemy, nic innego. Dragon Clawsy nie są złe. Szansa na blok truty i te 40% zwiększony atak speed podczas tego, to już akurat byłoby lepsze na patelnię, bo ona by się odpalała jak szalona. Ej, że ja w ogóle ser mogę dostać teraz, to też jest jazda. Nie, nie chcę tego Forging Hammera. Dobra, tutaj będzie mnie czekała no gigantyczna zmiana ułożenia. Tak więc widzę się z wami za 2 lata, jak to wszystko może poskładam. ZW. Dobra, szczerze nic nie zmieniałem, wrzuciłem Bekaza tutaj jazda. No Acorn Collara mamy na... No, każda z broni jest w plecaku. Acorn Collar jest na tutaj obu broniach. To nie będzie biło dużo, więc to mnie nie interesuje. Ale na Thornwhipie jest, tu jest i na Thornwhipie i Excaliburze. Excalibur przyspieszony podwójnie na Fanny Packach. Na dodatek przyspieszony Bekazem, więc tu się będzie w miarę często odpalał. 3 banany. Staminowo powinniśmy wyrobić. Staminy mamy 7 maksimum. Powinno to nawet wyglądać nieźle. A Forging Hammera, tak jak mówiłem, nie biorę. Rolujemy i szukamy ananasa albo sera. O, to jest dobre na ten build, no. Tylko już to trzeba będzie pozmieniać trochę ułożenie tego, bo mam za mało miejsc wolnych przy moim Excaliburze. Ziomek też ma Excalibur, co ciekawe. Trochę nie wiem, na czym jego Excalibur będzie polegał. On ma syr. A też masz Wolf Badge'a. A popatrz. Dobra, syr, sloty. Gdzieś je tam zmieszczę. Rolujemy. Blueberry kolejne, świetnie. No i widzicie, jak to jest ułożone beznadziejnie. Ile tu jest wolnych slotów jeszcze do ogarnięcia. Dobra, nie chce mi się na razie tego zmieniać. Mam w kolejnej rundzie ananas i blueberry. Wtedy to zmienię, a teraz tylko ser dodam i tyle. No, jest też nieźle. Nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze. Kolejna runda. No wszystko pod ten build już się teraz trafia. Dobra, ziomek szczęścia nie będzie miał, bo nawet... Chociaż dobra, ma generację szczęścia. Bekas tutaj dużo mi daje, bo... spowolnił jego generację buffów, aczkolwiek no nadal. Kurde, co to jest za build absurdalny. Hero Longsword i 3 Fortuna z Hope'y. Chapoba. Dobra, i teraz już trzeba to ułożyć na nowo. Kolejny bekas, tak w ogóle. Widzę się z wami za 4 lata, ZW. Dobra, w miarę to ułożyłem. Trochę nie miałem gdzie włożyć jedynie Wolfbadge'a, ale to do ogarnięcia. Mana orby, oprócz tego, no też nie są jakoś super ułożone, ale mamy teraz 2 razy Blueberry, więc trochę będzie lepiej z maną, mi się wydaje i tak. Excalibur jest przyspieszony 3 Fanny Packami, plus oczywiście każda z broni jest w plecaku. Najwięcej zwiększenie szansy na kryta mam na Acorn Collar, na Thornwhipie, bo to mi się wydaje dobre. Poison Ivy tutaj fajnie ułożony, a tu jeszcze z lewej mam 3 sloty do zapełnienia, zamiast Spike Shielda w przyszłości. Blokuję kolejnego bekaza, którego nie wiem czy tutaj po prostu nie dam. No i nieźle. Do wyrzucenia tu jest czosnek. Czosnek do zmiany na 1 ananas albo blueberry i jest względnie spoko. Albo nawet na ser, na cokolwiek jest do zmiany i będzie lepiej. Lecimy, zobaczmy co z tego wyjdzie. Oj, oj, oj. Truta blind. Duży miecz. 107 to bija skryta, kurde, dużo. Ale za mało. Boże, 46 truty, no tych spajków trochę mam. No a potem te zwiększone obrażenia robią robotę po prostu, 16 DPS-u, nadal dobije więcej. No ten kurde, no musi tych ananasów być nawalone tyle, że to jest kosmos, żeby to miało sens, bez hitu. Bez różnicy, czy tu, no bez większej różnicy. Ja bym Spike Shielda już wyrzucił. Zajmuje za dużo miejsca. Ser zamiast czosnku, 1 000 000 razy lepszy item. No znowu Forging Hammer nie za bardzo. To też nie, to też nie, to też nie. Tutaj raczej nic, bo sloty mam tak ustawione, że nie będę kombinował, żeby ustawić to inaczej. Chociaż tu jedynie może na górze. Też tego nie ustawię, więc olewam to. Czego potrzebuję? Ananasa! O, proszę bardzo. Ananas zamiast tego sera. Co będzie lepsze? Ser czy ananas? Jakbym tutaj wrzucił blueberry, Mana orba stąd wyrzucił, a tutaj jeszcze dał ananasa. Może bym go zmieścił. Dobra, na razie po prostu blokuję te 2 itemy, bo tutaj mamy fajne połączenie. Nie muszę nic sprzedawać. Czuję się w miarę na siłach tutaj. To przyspieszenie na fajne rzeczy. Na byle co. Byleby bronie przyspieszało, które biją. Czyli to i to. A to, że przyspiesza jeszcze Mana Firsta dodatkowo. Dużo nie zmienia. Naprawdę. Build podciernie chyba też. Resisted, resisted. On też resisted. Dobra, obaj mamy budowanie truty za pomocą cierni. On akurat więcej ma itemów na tych cierniach tutaj. Więc rzeczywiście mi truty nabił. Na początku więcej, ale potem. O, coś się działo potem, to już inna sprawa. O, w końcu Thornwhip wyprzedził Excalibura. Wow, cieszę się. Może na 3 ananasach będzie użyteczny. Oj, tutaj ciężko będzie ze zmieszczeniem. Nawet Leather Baga, powiem wam. No! Giga ciężko będzie ze zmieszczeniem Leather Baga. Nie kupuję, no, bo tutaj mi jednego slota zabraknie. Chciałem jak najbardziej przyspieszyć Fanny Packami Excalibur i przez to mamy trochę dziwne ułożenie w plecaku. No i niech będzie już tak. Może koratet krystala zablokuję na Thornwhipa, żeby tutaj na dobitkę. Ile razy to mogę dostawać? No nie chcę tego! Po jakiego grzyba mi to? Dobra, kolejny Mana Orb. Jak jest ze staminą tak w ogóle? Czy na 2 bananach ja dam radę nadal staminowo? Bo jak tak, to ten banan jest do wywalenia. No zobacz, jakbym dał to tu. To tu. Nie zmieszczę tego banana już, nie? Tak, żeby chociaż sobie siedział. Wow! Całym storage'em rzuciłem. Co tu się dzieje? No ciężko byłoby go tu zmieścić, ale kurde, wydaje mi się, że jak mamy Excalibura, który się tak często odpala, limit staminy na 7 i 2 banany, nawet z Mana Firstem, chyba tutaj powinienem dać radę staminowo, bez większych kłopotów. A mi się zmieścił kolejny ananas, więc super. Mamy 2 sery, 3 ananasy, 2 blueberry. Tutaj jeszcze jedną blueberry i jest full build. Go! Okej! Okay. Dobra, gwizdki jakieś, dużo szczęścia na fancy fencing rapierze. No, on dużo bije. I on też będzie bił, tym więcej im dłużej gramy. Tak więc zobaczmy, kto tu wygra. Ja wiem, kto tu wygrał. 20 DPS-u. Ty, no to naprawdę nie bije dużo ten Thornwhip. Staminowo chyba było ok, nie? Nie zwracałem uwagi, tak szczerze. A powinienem. Powinienem. To co, zamiast sera ananas? Nie, no już ten ser naprawdę to jest lepszy po prostu. Mana, to nabicie. O, i stamina sak. Bardzo fajny item. Stamina sak super już jest. No ale nadal nie zmieszczę tego banana. Chciałam go dać, no. Nie wiem. No nie zmieszczę go. Ni hu hu. A sloty są. A sloty są. No co ja mam z nim zrobić? O, biedny ja. O, tu przyspieszenie na bronie, na Ulfbedżu. To definitywnie lepsze rozwiązanie. A jakbym zrobił tak. No nie, nadal nie. No mam pustkę w głowie, powiem wam. A jakbym zrobił tak i tak. Ciebie dał tu. No i działa, super. Dobra, ostatnia runda, zobaczmy jak to wyjdzie. Dosyć ciekawy build, ale ten Thornwhip jednak mnie zawiódł. No kurde, Excalibur na 3 pineaplach, 2 serach jeszcze. Jakoś specjalnie ten Thornwhip nie bije. O Jezus, jaki Poison Bomb potężny. To jest one shot kill. Dobra, jednak nie. Ty... Co on tak mało zadał? Serio? Darksaber z łopatą i to? Nie lepiej na to byłoby po prostu kupić jedną kosę i na samych płotkach lecieć? A z demonik flasków zamiast robić Cup of Discomfort zrobić te? Te lepsze demonik flaski? Nie? No nie wiem, tak mi się wydaje, że potencjał tu był na fajny build, a chyba złą drogę kolega wybrał. Jak moi koledzy z podstawówki. Dobra. Wszystko. Za drugim razem wyszło, za pierwszym średnio. Ale no powiem wam, że tak się zdenerwować jak na pierwszym podejściu to dawno się nie zdenerwowałem. Ale co to były za sklepy absurdalne, to brak mi słów. Dobra misiaki, jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, oby mniej rage'owym. Trzymajcie się i cześć, pa pa.